Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Maciej Biskup, witam serdecznie i zapraszam na informacje legnickiej telewizji Dami. A dziś w programie bracia Collins znów podbili Legnicę. Przyznaniem Grand Prix zakończyła się letnia Akademia Filmowa. Warszawa, Wrocław i Legnica to trzy przystanki niecodziennego eventu przygotowanego przez braci Collins. Organizacją odjazdowej 50 braci Collins w Legnicy zajęła się Galeria Piastów. Były piękne auta, równie piękne kobiety i wiele znanych gwiazd. Pierwszym przystankiem na trasie eventu odjazdowej 50 braci Collins była Legnica. W piątkowe popołudnie na czterech scenach Galerii Piastów sporo się działo. Była to pierwsza tego typu impreza przygotowana przez Centrum Handlowe Galeria Piastów. Ludzie są zadowoleni nie tylko dlatego, że mamy sklepy, że mamy imprezy z miejsca, w którym to wszystko się dzieje. To miejsce jest dla nich przyjemne. Kojarzy się nie tylko z zakupami, ale ogólnie z miłym spędzeniem czasu. I o to w zasadzie nam chodzi. Super fury, które bracia Collins przygotowują dla swoich klientów nie tylko w Polsce, Europie, ale też na Bliskim Wschodzie, wjechały do Legnicy, by zakotwiczyć na dachu Galerii Piastów. Auta prowadzili celebryci znani z ekranów telewizorów. Dla mnie Legnica jest też wyjątkowym miejscem, bo tutaj kilkanaście chyba lat temu na lotnisku robiłem testy Mercedesa Formatica i w tej Legnicy troszeczkę tutaj żeśmy pobyli z ekipą. Jestem mistrzem! Kiedy robię znów kolejny ruch, możesz uczyć się ode mnie lub jak błazen na mnie pluć. Nie truć się tym, obudź się, uszanuj i nie marudź. Możesz mistrzem być jak ja, albo wbijać trumnę gwóźdź. Bracia Collins są jakby w naszym projekcie drużyny mistrzów są wspaniałymi motywatorami, ponieważ oni zaczynali od zera. Oni nie mieli nic na początku, podobnie jak i ja i paru naszych kolegów. I swoją pracą, swoją cierpliwością, sumiennością do czegoś doszli. Grzegorz i Rafał Collins to młodzi legniczanie, którzy podbili londyński rynek tuningując samochody na światowym poziomie. Podczas konferencji prasowej była okazja, by zadać im różnorodne pytania. Kiedy spotykają się młodzi ludzie, którzy są bardzo ambitni, jedni robią coś fajnego i drugi robią też coś, mam nadzieję, że robimy coś fajnego, tutaj mówię o nas. No to rodzą się pomysły, rodzą się projekty i tego rezultatem jest to, że jesteśmy tutaj. Dzięki eventowi legniczanie mogli z bliska przyjrzeć się Corvette, Chevroletom, Porsche, Mustangom, Mercedesom czy Maserati. Każdy, kto przyszedł, był bardzo zadowolony. Publiczność, niezależnie od płci i wieku, była zachwycona. Super, naprawdę niesamowite, piękne. No samochody są bardzo ładne, nigdy takich nie widziałem. Ta Corvette jest najładniejsza. Jestem zainteresowany tym, co tu się dzieje. Jest to wspaniałe i takie imprezy powinny być bardziej częściej. Mi się najbardziej podoba Corvette. A czemu? Bo ona ma ładne koła. Prosto z Legnicy odjazdowa 50 braci Collins pojechała na podobny event do Wrocławia, stamtąd do Warszawy. My zaś wkrótce zapraszamy na obszerną relację z tego wydarzenia w naszej telewizji. Grand Prix tegorocznej 25. edycji Legnickiej Akademii Filmowej trafiło do Heleny Stańczyk z Warszawy. Jej film Sezon Otwarty z przymrużeniem oka opowiadał o trudnym temacie polowania na zwierzęta. W sobotę zakończyła się 25. edycja Legnickiej Akademii Filmowej. W czasie uroczystej gali można było zobaczyć wszystkie dzieła młodych ludzi i wyróżniono najlepsze prace. Pierwsze miejsce w kategorii do 11 lat zajęła Emilia Jaworska z filmem Indeks. W kategorii 12-14 zwyciężyła Konstancja Taraszka za film Lampa. W przedziale wiekowym 15 i 16 lat za najlepszy film uznano Trzask Kariny Gomułki, natomiast w kategorii wiekowej 17 i powyżej 17 roku życia zwyciężył
Szymon Ruczyński ze swoim filmem Nasze Mrowisko. Film animowany to nie tylko umiejętność manualna, to przede wszystkim umiejętność opowiadania bardzo ważnych i długich strasznie historii w bardzo krótkim czasie. I to, co dzisiaj zobaczyliśmy po tych 10-dniowych, 11-dniowych warsztatach, jest tak fenomenalne i tak niesamowite zupełnie, że proszę mi wierzyć, że nasze obrady naprawdę trwały bardzo, bardzo długo. Cieszy fakt, że z roku na rok uczestnicy warsztatów podnoszą poziom swojej twórczości. Dzieci tutaj mogą się zmierzyć z najważniejszymi wartościami, postawami, ideami. Te ich krótkie filmy to są bardzo ważne komunikaty. To są sprawy bardzo istotne, opowiedziane oczywiście adekwatnie do ich możliwości intelektualnych czy choćby fizycznych, bo to nie jest takie proste zrobić film w 10 dni. Uhonorowano także Juliana Zawiszę, który od 25 lat daje możliwość przeniesienia swoich pomysłów młodym ludziom na szklany ekran. No musi się to rozwijać, bo inaczej wszystko by stało w miejscu. Zmieniała się technika, zmieniały się nośniki, na jakich robiliśmy. Dorośleli, można powiedzieć, uczestnicy, bo dochodziły im nowe formy no, tworzenia, może powiem powiedzieć możliwości tworzenia, bo te narzędzia się zmieniały. To już nie była taśma filmowa, na której się rejestrował obraz, ale to były nośniki elektroniczne. Grand Prix trafiło do rąk 16-letniej Heleny Stańczyk z Warszawy. Jej film w przezabawny sposób poruszył temat polowania na zwierzęta. Pomysły na filmy, bo już któryś raz jestem tutaj w Legnicy, często poddaje mi moja babcia. Po prostu siedzimy i nagle ona wymyśla coś takiego i z tego powstaje potem film. I w sumie tym razem też podobnie coś było. Pokazała mi jakiś, nie wiem, obrazek to był. Akurat nie był to niedźwiedź i myśliwy, ale chyba lew w cyrku, który tresuje tresera tak jakby. No i stąd się wziął ten pomysł i tak powstał w sumie ten film. O decyzji jury zadecydował także fakt, że cały obraz był przemyślany od początku do końca, a tak trudny temat został wyczerpany bez użycia ani jednego słowa. Uważam, że ten film przywrócił człowiekowi jego właściwe miejsce w naturze i warto o tym ludziom przypominać, że jesteśmy częścią natury i że zabijanie dla przyjemności jest czymś tak strasznym, w co na pewno nas nie wyposażyła Matka Natura. 25 lat Legnickiej Akademii Filmowej można także obejrzeć na wystawie w Galerii Satyrykon. Tam prezentowane są sylwetki twórców, którzy zachwycali swoimi pomysłami jurorów do tej pory. I powracamy do tematu motoryzacji. Drugi rajd ziemi hojnowskiej i drugi zlot pojazdów zabytkowych zawładnęły w niedzielę Hojnowem. Ponad 70 drużyn na kołach oldschoolowych maszyn pokonało trasy rajdu, a w hojnowskim rynku prezentowało się ponad 200 zabytkowych aut. Motoryzacyjna impreza miała też charakter charytatywny. Zbiórkę pieniędzy dla 3-letniego Kamila. Nie lada wydarzenie motoryzacyjne, darmowe dla uczestników, charytatywne i ogromnie interesujące dla odwiedzających. Tak w kilku słowach można opisać drugi rajd i zlot pojazdów zabytkowych oldtimer Hojnów. Na hojnowskim rynku w niedzielę 27 sierpnia można było podziwiać cuda na 4 kółkach sprzed lat. Od samochodów, motocyklów, motocykli przedwojennych, przez powojenne perełki motoryzacyjne z lat 60., 70., no i skończywszy na tych najbardziej popularnych, czyli perełkach PRL-u, dużych wiatów, maluchów, syrenek, tak więc to, co jeździło najczęściej w latach 80. i na początku lat 90. Imprezę udało się zorganizować dzięki dużemu wsparciu gminy. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy tak to bardzo dobrze oceniają, ale chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że największym skarbem każdej społeczności są ludzie, szczególnie ci bardzo aktywni, którzy dużo dobrego potrafią zrobić na rzecz drugiego człowieka. Rajd i zlot przysporzyły zarówno uczestnikom, jak i zwiedzającym niecodziennych emocji, ale najwięcej ciepłych uczuć można było okazać, przyłączając się do wsparcia dla 3-letniego Kamilka Wawrucha z Biskupca. Chłopczyk był najmniejszym wcześniakiem uratowanym w legnickim szpitalu. Dziś dziecko potrzebuje implantów ślimakowych do uszu, by słyszeć. 140 tysięcy, od 100 do 140 tysięcy kosztuje implant ślimakowy.
3 listopada Kamilek ma kwalifikacje i dopiero będziemy wiedzieli, co wtedy, jaki implant, jak co będzie. Nierealne na własną kieszeń? No nie, no tylko kredyt, jedynie kredyt. Ja już mam jeden kredyt, jak Kamilek był mały, 820 gram miał, było bardzo dużo wyjazdów do szpitala, do Legnicy, żona mieszkała tam pół roku, także koszty masakryczne. Wśród obecnych krążyły puszki, do których można było wrzucać pieniądze dla Kamilka. Za drobną opłatą można było podziwiać hojnów z 30 metrów dzięki podróży w koszu wozu strażackiego. Najmłodsi mieli niecodzienną okazję pomalowania według własnego życzenia Fiata Uno. Miasto ogłosiło konkursy na 2 dyrektorskie stanowiska. Chodzi o Galerię Sztuki i Muzeum Miedzi. Powodem jest fakt, że zarówno Zbigniewowi Krasce, jak również Andrzejowi Niedzielęce w grudniu kończą się kadencje. Prezydent Tadeusz Krzakowski ogłosił konkursy na dyrektorskie stanowiska w Galerii Sztuki i Muzeum Miedzi. Konkurs został rozpisany, ponieważ obecnym dyrektorom Zbigniewowi Krasce, który pełni swoją funkcję w galerii od 19 lat, oraz Andrzejowi Niedzielęce, który szefuje muzeum od 34 lat, kończą się kadencje w grudniu. Chętni do objęcia posad swoje kandydatury zgłaszać mogą do 29 września. Wszyscy zobowiązani są do przedstawienia swojej koncepcji programowo-organizacyjnej dla danej placówki. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. Do zobaczenia.